Wszystkich miłośników mojej strony Robert Lifestyle 40+. Nagrywam dla Was ten filmik i myślę, że po tym filmie, kiedy go wstawię, napiszecie, co zrobiliście dobrego dzisiaj dla siebie, dla swojej fizyczności, dla psychiki, dla ducha. Czy dzisiaj trenowaliście cokolwiek, czy byliście na spacerach, czy coś tam się dobrego w Waszym życiu wydarzyło dzisiaj. Czy ktoś w ogóle zaczął coś ze sobą robić. Ja muszę pochwalić się, że dzisiaj rano zrobiłem sobie już taki dłuższy jogging w lesie. Byłem też godzinę na basenie pływać. Oczywiście w międzyczasie praca przy komputerze. O, tutaj gdzieś u mnie, nie wiem czy będzie widać, praca przy kompie. I w międzyczasie jakaś kawa. I teraz wcześniej zrobiłem sobie trening. Jakieś 20 minut temu zrobiłem sobie trening tutaj w mieszkaniu. Czyli mam takie tam swoje handle. Później jeszcze też, jak zaczyna mnie boleć kręgosłup, bo jest też coś takiego, że jak siedzimy przy tym kompie, to boli nas kręgosłup. Zresztą większość z Was pisze do mnie prywatnie, że ma problemy z kręgosłupem, że w czasie ćwiczeń boli, że to, że tamto. Ok, pokażę, co ja stosuję. Otóż proszę bardzo, tutaj pokażę. Stosuję takie rollery, proszę bardzo, na których świetnie można sobie robić tak zwany automasaż samemu. Kiedyś pokażę w filmiku, jak masujemy kręgosłup, jak sobie sami pomagamy takim rollerem, jak możemy ulżyć swoim bólom. Następny, ten był bardziej gładki. Następny roller z wypustkami, proszę bardzo, głęboko drążący tkanki mięśniowe. Możemy go zastosować na, powiedzmy, na głębsze takie dolegliwości, żeby głębiej dojść w miejsca bólu. I potem z delikatniejszymi wypustkami, ale bardzo gęsto usianymi, zauważcie, trochę węższy i też niesamowity masaż dla kręgosłupa. A jak się na tym trenuje, niektórzy wiedzą, a co niektórym Wam wytłumaczę w następnym filmie. Muszę mieć operatora, bo sam tego nie zrobię, sam nie nagram. Ja widzicie, sam tutaj staram się i nagrywać, i pokazywać wszystko. O, proszę bardzo, tutaj gdzieś będzie widać te rolery poustawiane. No, jest ok. Teraz tak. Bólu kręgosłupa możemy pozbyć się poprzez pływanie, gimnastykę, właśnie takie rolery i coś tam dla siebie zrobimy, nie? Także naprawdę warto zainwestować parę groszy w taki sprzęcik, aby w domu był. Wspominałem Wam też o medytacjach ostatnio, żeby wprowadzić sobie taką muzykę wyciszającą, taki jakiś relaksik. Ja szukam tego w YouTube i puszczam sobie na przykład coś tam z muzyki wschodniej, tak jak tu widać obraz, prawda? Muzyka na pewno leci i mam wyciszone, żeby potem na mnie było, że są prawa autorskie zastrzeżone w filmiku. W każdym bądź razie coś tam z Chin, coś tam z Tybetu, coś tam powiedzmy z medytacji mnichów i jakieś tam relaksacyjne utwory, które zbawiennie i kojąco na nas pływają, gdzie pozbywamy, taka tak zwana medytacja transcendentalna, gdzie pozbywamy się myśli. Najlepiej po prostu w ciszy starać się jakby usunąć wszystkie myśli z głowy. To jest taki stan, jakby woda była nieporuszona niczym, żadnym wiatrem, jakby była tafla płaskiej wody. Stan naszego umysłu, tafla wody, która się w ogóle nie rusza, nie ma żadnego drgania, nie? Bezwietrzny dzień. Taką równowagę powinniśmy osiągnąć w czasie medytacji. To tak w skrócie tylko o tej medytacji. Natomiast zauważcie, ja na przykład w domu lubię sobie zapalać świece, co mnie też wycisza. Tutaj, tu gdzieś coś, widzicie? Na przykład też i tutaj. Mam zawsze pozapalane, masa tych świec mi idzie. Ale kupuję różne, tańsze, droższe, zależy jak tam, wiadomo, człowiek, jakie macie fundusze, tak robicie. Tutaj też proszę, o, tutaj gdzieś. I jeszcze tu gdzieś mi się wypala już ostatnia, ale jeszcze, zaraz będzie, zaraz zobaczymy, zobaczymy. O, jest. O, ten aparacik mi się tutaj, o. I tutaj też. Proszę bardzo. I teraz tak. Tworzę sobie do pracy i do treningu
taki swój mikroklimat, prawda? Tu swój taki mikrokosmos, żeby czuć się dobrze, żeby czuć się oprężonym. Dlatego też zadbałem tu o pewne detale, jak kwiaty, coś na ścianach. Staram się, jakieś książki, staram się, żeby moje otoczenie wpływało na mnie bardzo tak zbawiennie. Tu sobie gdzieś tam odpoczywam przez moment. I tam, gdzie człowiek zawiesi wzrok, poczuje taką atmosferę typowo domową, cieplutką. Każdy powinien to jakby stworzyć, to miejsce dla siebie, choćby jeden pokój dla siebie, aby tam odpocząć, aby czuć się tak swojsko, na swój klimat, nie? Ja mam akurat tak, wy możecie zrobić zupełnie inaczej. Tutaj też jakiś kwiatek jest. Także po prostu, no, widzicie, o, na przykład coś takiego, żeby po prostu wystroić, żeby to wnętrze dawało nam poczucie spokoju, takiej łagodności. No i tu wszędzie kwiatki, 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 kwiatki. Coś tam jeszcze, o, takiego, żeby nam świeczniki jakieś. I wtedy to, kiedy już mamy takie otoczenie, wstając rano, patrzymy, powiedzmy, z takim zaciekawieniem na życie, z większą radością, wokół nas nie jest tak smutno, nie jest tak szaro. Wtedy ten mózg budzi się do życia troszkę bardziej optymistycznie. Bo teraz zauważcie, pomalujcie ściany na czarno i obudźcie się w takim pokoju, nie? Albo miejcie brudno w mieszkaniu, czy jakiś tam syf porozwalany, jakaś deprecha, nikomu się nic nie chce, nikt nie porobi, nikt nie posprząta. I to wszystko wtedy nie daje nam jakby tego komfortu życia na co dzień, abyśmy mogli działać, nie? To nas przybija. Dlatego tak bardzo ja przywiązuję wagę do otoczenia, nie? Do tego swojego mikrokosmosu, takiego, czyli mieszkania, nie? A również też ten makrokosmos na zewnątrz, czyli lasy, woda, też wyszukuje odpowiednie miejsca tam, gdzie się dobrze czuje, nie? W przestrzeni, żeby nie było za dużo ludzi, piesków, jakichś tam spacerujących z psami, gdzieś tam, żeby się wyciszyć, żeby też pomedytować. Moi drodzy kochani, tam na stronie też wstawiam wam suplementy, które można zakupić sobie. Tam jest wszystko opisane. Poczytajcie, wejdźcie, zobaczcie. Może akurat coś się komuś przyda. Może ktoś zobaczy, tak jak ja stosuję, powiedzmy, spalacze tłuszczu, czy na wzmocnienie organizmu ogólnie, czy czasami troszkę na mięśni, na budowę mięśni. O, teraz ładnie. O, widzicie, troszeczkę Robert przypakował na mięśni, na siłę, powiedzmy, na taki rozbieg przed pływaniem, żeby mieć troszeczkę, wzmocnić kondycję. No, są różne suplementy, które na mojej stronie się pojawiają. Także zachęcam do zakupu. Poklikajcie sobie, zobaczcie, co tam tak naprawdę jest, co ja wstawiam, nie? Cóż jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem wam powiedzieć, aha, też o treningach. Na przykład ja mam takie hankelki. Poproszę bardzo. To jest taka 5-kilówka. Jeden, później jest drugi, leżą dwa. Tu jest jeszcze trzeci. Ten jest troszkę lżejszy, ale jest wygodniejszy też do tego. Ławeczkę mam, ale ma jest w drugim pokoju, nie będziemy tam szli teraz na razie, pokój może nie przygotowany. No i też mam rowerek stacjonarny, taki profesjonalny, na którym rano robię takie cardio, rozbieg taki, żeby ten organizm po 50 u mnie, bo ja mam stronę 40+, ale wiadomo, jak wam wspominałem, ja jestem 50+. I ja muszę więcej jakby się przykładać niż ci, którzy są po 40. Ich organizm dopiero zwalnia, mój już dawno zwolnił. Także moi drodzy, jeszcze raz zapraszam, abyście ogarnęli się wokół. Nie mam tutaj żadnych komfortów takich tam, żeby się lansować czy chwalić tym, ale pokazuję, jak można sobie stworzyć tanim kosztem, jakimiś tam drobiazgami, tym co lubimy, stworzyć sobie ten swój mikrokosmos w domu, aby się dobrze czuć, tu medytować, pracować, bo to jest też moje miejsce pracy, jak mówiłem wcześniej. To jest moje miejsce pracy, tak. I co chciałem jeszcze powiedzieć, że właśnie w takim miejscu wtedy jest ten klimat i jest utrzymana ta równowaga w psychice. No i spokój, nie? Jak ktoś ma możliwie tak naprawdę gdzieś się odizolować troszkę od ludzi, ale nie tak drastycznie, nie? Trzeba się odizolować wtedy, kiedy potrzebujemy tego spokoju i zależy kto jaką tam ma pasję. Ja na przykład dużo piszę, więc
potrzebuję ciszy, spokoju i pełnej koncentracji. I ten klimat sobie stworzyłem. To mi się udało zrobić i wiem, że każdy z Was w mniejszym lub większym stopniu może to zrobić, może to osiągnąć. Także serdecznie Was zapraszam do subskrybowania mojego kanału YouTube. Znajdziecie tam też ciekawe filmy. Ja wstawię link tam do mojego YouTube'a. I też chciałbym, abyście polubiali tę stronę moją, abyście też polecali ją rodzinie, swoim starszym kolegom, koleżankom, może i młodszym. No i żebyście tak naprawdę zaczęli ze mną pracować. Ja tutaj Wam nic nie sprzedaję, bo jak kupujecie produkt, powiedzmy jakiś suplement, to kupujecie przez firmę, bo to wszystko idzie przez firmę. Tam jest tylko link, ja to robię dla Was. Tutaj na tej stronie to jest taka moja też jakby druga pasja po pisaniu, gdzie mogę dzielić się z Wami tym, jak trudno było mi dźwignąć się w życiu, aby dojść do takiego poziomu treningów, żeby było naprawdę super, żeby było dobrze. Więc ja chcę się tym dzielić, chcę pokazywać, że można też zyskać na zdrowiu, że niekoniecznie będziemy ciągle narzekali. I no wiecie, jak to dookoła nas wszyscy narzekają, nie? A już lepiej nie będzie, ta ma raka, ten ma raka, ten to, wszyscy chorują, wszyscy umieramy, a pies tam, a już jest źle. I to całe mówienie cały czas sobie, że jest źle, to wszystko przyciągniecie, nie? Tak ładnie kiedyś tam było powiedziane w jednym z filmów, który oglądałem, że człowiek staje się tym, co mówi, o czym myśli i co je. Także prędzej czy później staniemy się zgnuśniali, zgorzkniali i będziemy nienawidzili wszystkich dookoła, bo tak jest, jak się spotyka takich właśnie sfrustrowanych ludzi, a jeszcze potem dokuczają, wiecie, jak to jest na Facebooku, dokuczają, piszą, że Ciebie nie rozumią, że to, a o co Ci chodzi, stary, i tam Cię męczą, nie? Czasami tego. Mało tego, jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, tak chaotycznie trochę mówię, że nie odpisuję wszystkim prywatnie, bo mam fanpage'a z poezją, fanpage'a Robert Lifestyle 40+, no i też pomagam troszeczkę tam w tle gdzieś zawsze mojemu przyjacielowi na fanpage'u, który ma niesamowitego fanpage'a, do którego zapraszam też, to jest jego pasja, też facet po 40, to jest, tutaj go zaraz zareklamuję, to jest Stanisław Wadecki, podróżnik Afryka. 20 lat w Afryce chłopak. I no, niesamowity człowiek, także też odsyłam, ja tam w tle troszkę gdzieś pracuję, pomagam przy tym fanpage'u, ale to jest oczywiście jego fanpage, a ja jestem tylko tam w tle, żeby czasami doradzić coś, pomóc coś, powiedzieć coś takiego ciekawego, czy ja chcę się gdzieś skonsultować ze mną. Może z uwagi na to, że ja piszę, to łatwiej gdzieś tam jakiś tekst złożyć. No, to są te moje pasje, zainteresowania, więc często na FB mam takie zarzuty, że ja nie odpisuję. Albo że kogoś gloryfikuje, że komuś tam komentarz odpiszę, komuś nie. Wiecie, ja tak wybiórczo lecę. Odpiszę komuś, gdybym miał odpisywać wszystkim, najważniejsze, że kliknę, że mi się podoba. Odpisywać wszystkim, nie starczyłoby mi dnia na samo odpisywanie, nie? Wiadomości i postów, nie? Także ja muszę zachować taki pion, że robię coś na Facebooku, ale cały czas też pracuję, bo ja i piszę, zmagam się i z powieścią, i z moimi wierszami, przygotowuję do tych zbiorów wierszy do wydania i pierwszą książkę jeszcze chcę dodrukować, także mam masę pracy, a w międzyczasie jeszcze prowadzę te fanpage'e i jeszcze tam coś udzielam się na Facebooku i to zostawię wiersz i cieszy mnie to, jak ładnie piszecie pod tym wierszem, lajkujecie, ale też na YouTubie znajdziecie moje wiersze nagrane, różne inne filmy z moich prac, z moich trochę treningów, spływania, z masaży, także różnorodne filmy, gdzie byłem w jakichś miejscach, coś tam z Włoch, coś tam z Niemiec. Naprawdę warto na mój kanał gdzieś tam skoczyć. Jeszcze raz, tutaj tak jak już mówiłem, czyli sport trzymamy, jakaś tam lekka dieta, nie przesadzajmy z tą dietą, tylko wiadomo, że jemy tyle, ile musimy, nie w nadmiarze, w niedoborze i lecimy do przodu, nie? Staramy się odżywiać zdrowo i patrzmy na to, co kupujemy. Aczkolwiek z dietą nie ma co dramatyzować. Dużo ruchu, spalamy wszystko. Ważna jest też to właśnie suplementacja, która wspomaga jakby tą naszą pracę z organizmem i jakby przyspiesza nam ten cały metabolizm, który gdzieś tam pomaga nam zgubić zbędne kilogramy, wyrzeźbić się troszeczkę, utrzymać się w sile, tak jak tutaj do panów zawsze mówiłem, testosteron. Nie kojarzcie tego tylko z potencją,
ale kojarzy się to z tym, że testosteron ożywia, daje siłę, daje moc, daje powera. I niekoniecznie sam testosteron czysty, tylko on jest tam połączony z witaminą, czy połączony z jakąś inną substancją i też jest u mnie do zakupu na fanpage'u, na mojej stronie Robert Lifestyle 40 Plus. Ja takie suplementy, jak obiecałem wcześniej, skonsultowałem się z odpowiednią firmą i stawiam dla Was. Jak chcecie, klikacie, zakupujecie, link Was przekieruje, zakupujecie sobie i. Także tutaj mówię o tym testosteronie dla panów, bo po 40, po 50 organizm zwalnia, zaczynamy flaczeć, słabnąć, ledwie tam chodzimy, ledwie się poruszamy i mówi sobie kryzys wieku średniego, ale ten kryzys trwa, trwa, trwa i dziadziejemy, łysiejemy, zęby nam wypadają, a my nic ze sobą nie robimy, nie? Czyli, tak jak już wcześniej mówiłem, w Stanach Zjednoczonych to pacjentom przepisują nawet po 50, po 40, jak tam organizm zwalnia, w zastrzykach, jakąś tam serię, 2 razy w roku. I panowie stają na nogi. No, u nas jeszcze w Polsce taki ciemnogród, żaden lekarz tego nie zapisze, więc jest suplementacja, jest łatwy dostęp do tego i kupujemy. To są zdrowe rzeczy, atestowane przez firmy. Takie, no powiedzmy, różne inne suplementy to są takie jak firma Olimp czy Trek. To wszystko jest atestowane i nie ma się czego obawiać. Nie, świństwa nie kupujecie, tylko rzeczy sprawdzone, gdzie na przykład tego to się czytaje w necie i nikt by nie sprzeda komuś jakiejś niebieskiej tabletki na potencję, po której można dostać zawału, prawda? A wierzcie mi, że jeżeli będziecie taki styl trzymali jak ja, życia, o przepraszam, bym się przewrócił, taki styl życia jak ja prowadzili, to będziecie, panowie, sprawni długo, długo, bez żadnych używek tam niebieskich tabletek. Zresztą panie też. No cóż, na dzisiaj tyle. Powolutku żegnam się z wami. Cieszę się, że mogłem tę stronę stworzyć, że też dzielę się z Wami tym wszystkim, ale bardzo Was proszę, jak obejrzycie ten film, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie, sprawdzajcie te suplementy, które ja wstawiam. Warto sprawdzić, choćby zadać sobie trud, żeby poczytać o tym, wejść na stronę, bo to Was nic nie kosztuje, ale to Was wspomoże, to doda sił. Tej energii takiej, tak czasami jak organizm potrzebuje cukru, żeby jak nam spada cukier, słabniemy, prawda? To musimy jakieś łaknienie się budzić, musimy jeść i trochę cukru, żeby nam było lepiej. Czyli te suplementy mają na celu właśnie coś takiego, aby uruchomić nasz organizm, ale i pomóc w metabolizmie całym, spalać tkankę tłuszczową, troszeczkę się wyrzeźbić. Każdy chce ładnie wyglądać. Jak to mówią, brzydota powinna być zniesiona z powierzchni ziemi, bieda również. Więc co? No nie będziemy mówili, jak to nasze babcie mówiły, z ładnej miski się nie najesz, nie? No ale kto chce brzydką miskę? Nie? Nikt nie chce brzydkiej miski, każdy chce ładną miskę. Więc trzymajcie się, dbajcie o siebie, o swój wygląd, o swoje otoczenie, o swojego ducha, bo ja tę stronę prowadzę nie tylko po to, że mówię tutaj o ćwiczeniach, o fizyczności, ale mówię o zdrowiu, mówię o waszym umyśle, o psychice, o otoczeniu, nawet o ubraniu. Ubierajcie się odpowiednio. Ludzie, którzy będą Was spotykać na co dzień, chcą Was postrzegać jak takich potężnych, fajnych, ciekawych ludzi, z którymi warto rozmawiać, prawda? Zauważ, w dresie pójdziesz na rozmowę jakąś tam, powiedzmy, jaka jest różnica w dresie, pójdziesz na rozmowę jakąś tam o pracę, prawda? Od razu Cię tam skasują, nie? A jak pójdziesz w eleganckim garniturku dwuczęściowym, taki na styl włoski, odwalisz się, tu jakiś krawacik, coś, teczuszka w ręku, prawda? Okularki, do fryzjera, cyk, wchodzisz na rozmowę, to już pierwsze wrażenie, nie? Pierwszy do oka. Wszedł ktoś, gdzie po prostu ktoś zaczyna za biurkiem, zaczyna z tobą jakby na równi rozmawiać, nie? Albo takim tonem bardzo, bardzo, bardzo takim dostojnym, gdzie, albo czasami takim nawet surowym, musicie to wyczuć, i rozmawiają z wami, nie? A nie mówią od razu, że nic nie mamy, nie? Tylko dyskutują, nie? I to jest fajne, że nasz wizerunek wspomaga nas jakby w działaniu, w życiu i wzrok ludzi zatrzymuje niejako na chwilę na nas samych i zaczynają się też jakby nami interesować. Ktoś ma problemy na przykład z uczuciem, z miłością. Jeżeli się ogarnie, potrenuje, zadba o sylwetkę, o ten ubiór zewnętrzny, jak ja mówiłem, też o intelekt, to łatwiej mu będzie znaleźć też i odpowiednią partnerkę w wieku takim 40 plus, 50 plus. A jak ktoś tam, no powiedzmy, nie zadba o siebie i jeszcze mówi, a mnie nikt nie kocha, a mnie nikt nie chce. Ale chłopie czy kobieto, zadbaj o siebie, nie?
pomyśl, zacznij się jakby samemu dokształcać, douczać, takim samoukiem się stań, poszukuj, jest tyle wiedzy w necie, tyle wiedzy wszędzie dookoła nas, naprawdę. Poszukujcie wiedzy, to nie tylko to, co ja wam mówię. Ja tam wam mówię tak dzisiaj chaotycznie i często może chaotycznie, ale chcę was ruszyć troszeczkę, że ta wiedza jest w źródle internetowym. Że tam ją znajdziecie, bo dzisiaj wiadomo, wszyscy już odeszli od czytania książek, już nie bardzo na rękę każdemu jakby czytanie książki, bo to za dużo czasu, ale są audiobooki, są ładne filmy, tylko klikasz, oglądasz i słuchasz i wiedza sama wchodzi do głowy. Każdego dnia co robimy? Robimy coś dobrego dla siebie, dla domu, dla rodziny i idziemy do przodu. To na tyle, żegnam się z wami, zapraszam do lajkowania, do polubienia mojej strony. Ciao, wasz przyjaciel i kolega ze ścieżki zdrowia, Robert Raplewski.